Jelenia Góra, niedziela. Sceny przed galeriami handlowymi przypominają obrazy z filmów katastroficznych, przedstawiające miasto, w którym rozprzestrzenił się zabójczy wirus. Widok ten to efekt wejścia w życie ustawy ograniczającej handel w niedzielę i święta. Jak jeleniogórzanie wspominają ten bądź co bądź historyczny dzień? Dało się przeżyć, wie pan. Nie takie rzeczy, żeśmy przeżywali w ostatnich latach. No. Udało się przeżyć jakoś, dzięki cierpliwości? Udało mi się przeżyć, myślałam, że nie będzie problemu, ale wieczorem okazało się, że zabrakło w domu mąki, a miałam zrobić z siostrą rogaliki. Ale na szczęście mieszkam tutaj w wieżowie, więc lokalne sklepy były otwarte przez właścicieli, więc kupiłam mąkę i rogaliki są zrobione. W sobotę były robione zakupy, także byłem przygotowany na całego. Wiadomo już, że łatwo nie było, ale udało się przetrwać. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie, co dalej? Handlować czy odpoczywać? Myślę, że ludzie się do tego przyzwyczają i nie będzie większego problemu. Ja się cieszę, bo moja mama pracuje jako handlowiec i po prostu będzie miała wolne, więc jestem zadowolona. Jestem zadowolony z tego tytułu, że jest dzień wolny i po prostu wszystkie niedziele powinny być wyłączone z handlu. Te, co są niezbędne oczywiście, nie? Bo te, co są potrzebne, to oczywiście powinny być handlowe, nie? Ale takie markety, to oczywiście jestem za tym, żeby były pozamykane. A dlaczego? A tak jak jest w innych krajach, tak jak jest w Niemczech, tak jak jest w innych krajach, tak samo są zamknięte, nie? A czemu mamy być inni? Bierzemy wzór z zachodu, to weźmy i to. Znaczy błąd, jestem jednak za tym, żeby były otwarte. Jeden jak chce narzekać, to będzie narzekał, drugi nie będzie narzekał, także... Problem postanowili rozwiązać politycy. Teraz składamy gotowy projekt ustawy. Projekt ustawy, który uchyla ustawę zakazującą handlu w niedzielę i święta, a wprowadza rozwiązania w oparciu o kodeks pracy, aby dać możliwość wszystkim pracownikom, którzy chcą w niedzielę inaczej spędzać czas, którzy mają prawo wyboru i sami stwarzamy taką możliwość, żeby sami zadecydowali o tym, co dla nich jest najkorzystniejsze. Paradoksalnie, żeby odpoczywać mógł ktoś, inni pracowaliby sprawdzić, czy aby oddają się dolce fariente. Inspektorzy pracy kontrolowali sklepy, które były otwarte wczoraj. Oczywiście też interesowaliśmy się statystycznie sklepami zamkniętymi. Wcześniej realizowaliśmy kontrole podobne, czyli zakaz handlu zakaz handlu w święta. Ale to oczywiście nie było w takim rozmiarze jak teraz, obecnie. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o ten rok, to praktycznie w każdym miesiącu dwie niedziele będziemy musieli przeprowadzać takie kontrole. No, są miesiące, tak jak na przykład kwiecień, że będziemy musieli takich dni kontrolnych planować prawdopodobnie 5. To wynika z ustawy, z tych regulacji wynikających z ustawy o ograniczeniu handlu, bo to cały czas musimy mówić o ograniczeniu handlu, a nie zakazie całkowitym. Kolejna niedziela z ograniczeniem handlu już 18 marca.